Naked Bike o mocy ponad 200 koni mechanicznych. Skrzydełka zamontowane na owiewkach dla zwiększenia docisku motocykla do podłoża. No i ten niedościgniony wzorzec piękna. Tak, to wszystko oznacza, że w tym odcinku sprawdzimy, co nowego na sezon 2020 wjechało do salonów Ducati. Kiedy Włosi zaprezentowali pani Galę V4, od razu zacząłem się zastanawiać, czy na bazie tego ekskluzywnego, supersportowego motocykla odważą się stworzyć potężnego Nakeda. Na szczęście na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Przed Wami Ducati Street Fighter V4. Włosi obdarli pani Galę V4 z owiewek, dołożyli tutaj wygodniejszą, szerszą kierownicę, zmienili pozycję na taką mniej spartańską, mniej typowo sportową. Pozmieniali tu i ówdzie, no i w ten oto sposób narodziła się ta desmodromiczna bestia. Silnik Desmos Edici Stradale to oczywiście V4 o pojemności 1100 cm3, no i bazowo mamy tutaj 208 koni mocy, ale kiedy założycie akcesoryjny układ wydechowy Akrapowicza, to wtedy ta moc rośnie i wtedy jest już okrągłe 220 koni i 130 Nm momentu. Pojawiło się tu również coś, co do tej pory w Nakedach było nieznane, mianowicie te dwupłatowe skrzydełka, które przy prędkości 270 km na godzinę zwiększają nam docisk motocykla do asfaltu o 28 kg, co z kolei ma się przekładać na większą stabilność. A ja w tym momencie próbuję sobie wyobrazić, jak to jest jechać prawie 300 km na godzinę Nakedem. Street Fighter V4 ma z przodu widelec Showa, z tyłu amortyzator Zaxa, ale ta droższa wersja S, która stoi za moimi plecami, ma już zawieszenie Onisa z najwyższej półki. Jest to zawieszenie elektroniczne, które dobiera swoje ustawienia w czasie rzeczywistym. Oczywiście nie mogą tutaj zabraknąć tego wielkiego kolorowego wyświetlacza rodem z pani Galę V4, no i tych wszystkich systemów elektronicznego wspomagania, jak Ducati Traction Control, Ducati Slide Control, Ducati Wheelie Control, wspomaganie szybkiego startu czy Quick Shifter działający w górę i w dół. Jako wyposażenie dodatkowe za dopłatą możecie poprosić, aby wasz Street Fighter V4 został wyposażony w telemetrię, czyli taką dokładną, precyzyjną analizę działania wszystkich układów i podzespołów tego motocykla. To ten motocykl dał początek bestii, czyli Street Fighterowi V4, ale samo pani Galę V4 na rok 2020 też mocno się zmieniło i podniosło poprzeczkę jeszcze wyżej. Nowe pani Galę V4S ma 214 koni i waży 195 kg w stanie gotowym do jazdy z paliwem. Na pierwszy rzut oka wygląda niemal identycznie jak jego poprzednik, a jednak zmiany są znaczące. Może to zabrzmieć dziwnie w kontekście supersportowego motocykla, ale poprawiono tutaj komfort kierowcy. Mam na myśli głównie ochronę przed wiatrem przy wysokich prędkościach. Zwiększono też wydajność układu chłodzenia, a także docisk motocykla do podłoża. Inżynierowie zmienili też mapowanie silnika, co przynajmniej według ich zapewnień ma ułatwić ustabilizowanie przepustnicy, głównie w środkowej fazie zakrętu i na wyjściu. Są również zmiany w obrębie podwozia. Środek ciężkości powędrował o 5 mm do góry, a nowe pani Galę ma być teraz zwrotniejsze, co odczujemy prawdopodobnie głównie w tej pierwszej fazie zakrętu, kiedy inicjujemy złożenie motocykla.
Rama pochodzi z V4R, przy czym jej boki są teraz lżejsze. Ta zwiększona elastyczność ramy ma się przełożyć na większe wyczucie przodu przy maksymalnych pochyleniach. W salonach Ducati podoba mi się to, że poza samymi motocyklami można tutaj znaleźć całe mnóstwo akcesoriów, gadżetów, odzieży, zarówno tej motocyklowej sygnowanej logotypami Ducati, jak i tej do codziennego użytku. Na przykład tę kurtkę zdjąłem właśnie z wieszaka. To jest taka kurtka, w której można chodzić na co dzień, a nie wcale nie jeździć na motocyklu. I Ducati jest jednocześnie jedną z tych marek, które gromadzą wokół siebie bardzo dużą rzeszę wiernych fanów. No dobrze, pozachwycałem się już nad osiągami nowego Street Fightera V4, powzdychałem nad genialnym Panigale V4, a teraz powiem Wam, że najwięcej przyjemności z jazdy po torze w ostatnich miesiącach dał mi ten motocykl, nowy w rodzinie Ducati, Panigale V2. Nie tak przerażające jak V4, łatwiejsze w obyciu i w prowadzeniu, po prostu bardziej przyjazne, a przy okazji też tańsze, więc i bardziej osiągalne. Panigale V2 zastąpiło w ofercie model 959. Mamy tutaj V2 o pojemności dokładnie 955 cm3, 155 koni mocy i okrągłe 200 kg masy własnej w stanie gotowym do jazdy. Panigale V2, poza tym, że tańsze i słabsze od Panigale V4, jest również mniej ekstremalne pod względem zestrojenia zawieszeń czy pozycji za kierownicą. A to oznacza, że jeśli już koniecznie chcecie jeździć sportowym motocyklem, nie tylko po torze, ale też po ulicach, no to w przypadku Panigale V2 ma to trochę więcej sensu niż w przypadku Panigale V4. W Panigale V2 oczywiście też dostajemy bajerancki kolorowy wyświetlacz i całe mnóstwo tych elektronicznych systemów z regulowaną kontrolą trakcji na czele. Za to wszystko trzeba zapłacić 85 900 zł. No a dźwięk ryczącej fałki dostajecie w gratisie. Nowości wjechały już do salonów z Ducati i Street Fightery dojadą jeszcze w kwietniu, więc skoro skończyliście już oglądać ten film, to możecie teraz wybrać się na spacer i zobaczyć na własne oczy, podotykać, przysiąść się, a być może umówić się już na jazdy testowe, do czego zachęcam. Tylko ostrożnie. Do zobaczenia.